każdy z nas jest budowniczym. Całe nasze życie toczy się w otoczeniu architektury. To wszystko jest pewnym procesem, który się nie dzieje samoistnie, tylko właśnie jest współpracą. To jest coś, gdzie można bardzo używać wyobraźni. Chcielibyśmy zainteresować młodzież do rozejrzenia się wokoło i do zainteresowania się architekturą. No i pierwszy krok to jest zorganizowanie 4 bardzo interesujących warsztatów z architektury wnętrz, z rzeźby i 2 bloki warsztatowe z dziedziny architektury. To, jak powstał ten budynek, który stoimy, nawet ośmielę się powiedzieć, że niczym się nie różni co do zasady od tego, co tutaj młodzież robi z tymi patyczkami. Zaproponowaliśmy taką formę przybliżenia problematyki architektury poprzez zabawę. Koleżanka starsza nauczyła nas, jak zrobić taki podstawowy element, z którego ma powstać brama. Walczymy z materią, z klasy architektonicznej jesteśmy, więc w sumie dość na temat. No, chcemy otwarte oczka zrobić? Tak. Na tym kulce, no i teraz zrobimy co? Celem tych warsztatów jest poznanie warsztatu budowania formy z natury. Tu jest model, który robię. To jest worek z kotem i napiszę jeszcze tutaj, żeby nie kupować. Zajęcia takie o charakterze twórczym, plastyczne, muzyczne praktycznie w liceum już nie występują, dlatego jest to dla nich na pewno bardzo cenne doświadczenie. Młodzież fascynuje się tym, co robi, zresztą tam za moimi plecami widać jakaś cisza i skupienie, jak budują sobie formy. To jest po prostu ten akt zabawy i akt profesji, który powinien towarzyszyć w dobrze wybranym zawodzie. Którzy rzeczywiście wykazują całkowicie odschematyzowane próby kształtowania przestrzeni. Są miasta idealne, zakładane na planie eliptycznym. Są próby wchodzenia w przestrzeń ukształtowaną nie na płasko, ale poprzez topografię terenu, czyli zróżnicowanie tego, co jest wynikiem natury, jaka stwarza miejsce, pole do działań urbanistycznych i projektowych. To jest takie nasze osiedle marzeń, które projektujemy tak, jak my byśmy chciały same mieszkać. Chodzi o to, żeby każdy miał dostęp do zieleni, która będzie okalała centrum. Ideą tych warsztatów jest taki bezpośredni kontakt z przestrzenią, z architekturą, w tym wypadku takim naszym domkiem. I w nim mamy do dyspozycji różnego rodzaju obiekty. Będzie tutaj możliwość operowania światłem, różnego rodzaju przesłonami. Studenci tak naprawdę będą jakby trochę w roli architektów wnętrz, uczestnicy w roli klientów, inwestorów. I tu będzie takie też budowanie właśnie tych wspólnych relacji, nawiązywania kontaktu i własnych takich poszukiwań dla tego eksperymentu. Co przekazać młodym kandydatom? Rysunek i jeszcze raz rysunek. Przede wszystkim dużo własnej pracy po godzinach. Żeby rozbudzali sobie też pasję do architektury, żeby się po prostu inspirowali i cieszyli projektowaniem. Chcemy tym wydarzeniem dzisiejszym zapoczątkować cały cykl wydarzeń, które będą się nazywały Architektura dla Wszystkich albo Szkoły u Architektów.